są bardzo głębokie, to się wyczuwa w rozmowach z ludźmi. W tym momencie obecność misjonarza, obecność Kościoła zawsze jest ważna, ale w takich momentach jest o tyle ważniejsza, że ci ludzie przychodzą, nawet nie będąc katolikami, przychodzą i chcą rozmowy. Przede wszystkim pojednanie, przebaczenie. Albo płakały, albo dygotały ze wzruszenia. Mam dwoje dzieci w Afryce. Przytuliłyśmy się. Ściskałyśmy się i płakałyśmy. Nasze społeczeństwo z całą pewnością nie wie, co tam się dzieje. Chodziło o przeżycie do dziecka. Niesamowita radość, niesamowite emocje z obydwu stron. Idea zorganizowania wyjazdu rodziców adopcyjnych do Rwandy, no, chodziła nam po głowie od dawna, żeby taki wyjazd zorganizować, aby mogli sami się przekonać właśnie w jaki sposób ta adopcja serca jest tam organizowana na miejscu, w jaki sposób te pieniądze, które oni nam przekazują, są wydawane i przekazywane dzieciom. Ja bardzo osobiście przeżyłam to wewnętrznie. Spotkałam dwóch chłopców, swojego Innocenta w Kibeho oraz syna znajomych, którzy właśnie prosili tam o załatwienie, żeby doprowadzili go do mnie i było bardzo wzruszające spotkanie. Mój chłopak szedł 10 kilometrów sam na to spotkanie, także był tak wzruszony, że cały gotał. Nie można go było uspokoić. Te dzieci bardzo to przeżywają, a co istotne, te dzieci mają marzenia. Chcą być nauczycielem, jeden oświadczył, że prezydentem chce nawet zostać. A to właśnie jest jedno z naszych dzieci. To jest moja córka i siostra Helenki, 18-letnia Leonilka, którą po raz pierwszy od 10 lat ją mamy w rodzinie. Mieszka w stolicy Rwandy. Mieszka w stolicy, tak. I po raz pierwszy się z nią widzieliśmy. I niesamowicie nas wzruszyła, ponieważ przyszła z albumikiem fotograficznym na spotkanie, którym była jej rodzina. To znaczy, co której zdjęcie byli jej bracia, jej siostra, bo to są cztery kompletne sieroty, nie mają w ogóle rodziców. I pomiędzy tymi zdjęciami było zdjęcie naszej rodziny, wysyłane od 10 lat przez nich. I to była, ona to po prostu traktowała, że to jest jej jedna rodzina. Przytuliłyśmy się. Ściskałyśmy się i płakałyśmy. Tak, najpierw z nią, później jeszcze okazało się, że ona ma 3-miesięczną córeczkę, także moją siostrzenicę, więc jeszcze córeczkę wyściskałam. No i bardzo, bardzo duża radość.
Ja jestem jedynaczką, więc bardzo się ucieszyłam z tej adopcji. Dla mnie to zawsze była siostra. Ja do niej bardzo dużo listów pisałam, ona do mnie, więc to było bardzo duże przeżycie, żeby ją spotkać. No my nie znamy Kinia Rwanda, ona nie zna oczywiście polskiego, ale też angielskiego, którym my władamy, ale na szczęście tam księża Pallottini służyli pomocą z tłumaczeniem. Nasz chłopak od początku cały czas było mówione, że ma niedosłuch. W pierwszej klasie był przez pierwsze 3 lata. No oczywiście pierwszej klasy nie skończył, nie nauczył się praktycznie nic. Teraz okazało się, że jest zupełnie głuchy. Troszkę inaczej go wyobrażałam. Myślałam, że jest potężniejszy, wysoki, bo ma 16 lat już w tej chwili, a to jest takie drobne dziecko. Chciałam z nim nawiązać jakiś kontakt. Słownie nie uda się, bo on rozumie, co jego ciocia mówi, która specjalnie otwiera usta, wyraźnie mówi, żeby mnie narysował dom, w którym mieszka. I to jest właśnie jego dzieło. W tym domu mieszka, a tu ma kozę, która je jakieś tam coś zielonego. No ma kozę, ma odrobinę ziemi, więc pomaga ciotce tam i pasie tą kozę. Mam 2 dzieci w Afryce. Oboje mają 18 lat. Znamy się od 7 lat. Mój chłopiec w tym roku został ochrzczony. Nazywał się Sekanabo, teraz Jean-Claude ma imię. Dziewczynka Odette. Jeśli chodzi o taką integrację z tymi dziećmi, to jestem bardzo zadowolona. Podarunki były symboliczne, ale spytałam go, czy chciałby mieć kozę, bo kiedyś miał kozy. Powiedział, że tak. Więc ja się strasznie ucieszyłam i powiedziałam, że jak chcesz, to mogę ci kupić kozę. Zgodził się natychmiast, no i właśnie kupiłam mu kozę. Jeśli chodzi o córkę Odette, no to powiedziałam, że twojemu bratu kupiłam kozę. Czy ty też chcesz? Ona powiedziała, nie, ja chcę świnię. No to więc ja się strasznie ucieszyłam, ta świnia była w ramach moich możliwości. Drugą kozę już bym nie mogła kupić. Moje dziecko nazywa się bardzo pięknie Uwimanim Paje. Ma też chrześcijańskie, europejskie imiona Jean-Baptiste. Uwimanim Paje znaczy w języku Kinyarwanda ten, którego dał mi Pan. Jest bardzo ciekawa historia z tym dzieckiem związana. To znaczy opiekunka, która go przygarnęła i która się nim zajmuje tam w Rwandzie. Znalazła go w trocinach przy stolarni. Znalazła noworodka z nieodciętą jeszcze pępowiną i po prostu stu przygarnęła. No, dzięki tej adopcji chodził do przedszkola i teraz do szkoły bez problemu. Uczy się nie najlepiej, ale tak jak mi wyjaśniano, ma trudności z nauką po szkole, no bo w tych lepiankach rzeczywiście nie ma pewnie warunków na to, żeby odrabiać lekcje czy coś się jeszcze uczyć. Chłopak miał, jak jeden z wielu, bardzo smutną, znaczy przeżył tragedię, ponieważ obydwoje rodzice zginęli w wojnie, na wojnie w 96 roku, jak on się urodził, także jest sierotą, nie ma rodzeństwa. Ma też to szczęście, że wychowuje jego babcia. Jak mu pisał w listach, bardzo lubi się uczyć języka angielskiego. Znaczy oceny ogólnie ma przeciętne, ale rzeczywiście i nawet byłam w stanie się z nim porozumieć. To taki bardzo podstawowy angielski, ale nie mniej. Niesamowite przeżycie to jednak jest. Taki kontakt z jednej strony, niesamowita radość, niesamowite emocje z obydwu stron. To jest taki troszkę też lęk. Mieliśmy spotkanie z dziećmi, nie tylko naszymi, bo my byliśmy taką grupą przedstawicieli rodzin adopcyjnych, których jest bardzo dużo. Spotkaliśmy się z wszystkimi dziećmi, które są w adopcji. Dzieci robiły nam przedstawienia wspaniałe, tańczyły, śpiewały. Dostaliśmy od nich wiersze, które napisały w podziękowaniu dla nas, własnoręcznie, bardzo pięknie. Te wiersze były nam przeczytane przez te dzieci, przetłumaczone. I to jest właśnie jeden taki wiersz.
Dzieci albo płakały, albo dygotały ze wzruszenia. No przeżywają. Tak jak my przeżywamy, to te dzieci chyba no wielokroć więcej. Tam na miejscu pokazano nam też całą strukturę, jak to funkcjonuje. Od samego dołu aż do biura głównego. Zorganizowano nam wycieczkę do dwóch chat, do domów, do trzech chat, do domów tych dzieci. I do tych domów zaprowadziły nas osoby świeckie, rwandyjka czy rwandyjczyk, którzy są odpowiedzialni za dany rejon. Ksiądz Stanisław Filipek pokazywał nam też biuro jakby z kartotekami komputerowymi, gdzie każde dziecko ma na bieżąco kontrolowaną sytuację, ile pieniędzy wpływa od rodziców z Polski, ile kiedy, w którym miesiącu zostaje przekazywane, jaka jest sytuacja, ile listów, czy listy zostały wysłane. Ambicją Pallotynów tam na miejscu jest to, żeby 100% dzieci, które są w adopcji i które są, mają do tego możliwości intelektualne, ukończyło nie tylko szkołę podstawową, ale także szkołę średnią. To jest na tamte warunki, na tamten poziom alfabetyzmu, czy analfabetyzmu, łatwiej by było powiedzieć, to jest przedsięwzięcie niezwykle ambitne. Te dzieci są dużo lepiej ubrane, bo dzieci w Ruandzie jest wszędzie pełno, po prostu idzie się ulicą i dookoła jest mnóstwo dzieci i te wszystkie dzieci są bardzo biednie ubrane, są brudne, takie obdarte, tak. Natomiast nasze dzieci są ubrane ładnie, są czyste, zupełnie coś innego. Nasze dzieci adopcyjne posiadają poletka, z których część plonów przeznaczają na inne dzieci. Dla mnie to jest wspaniałe. Sama idea adopcji serca jest rzeczą godną do rozpowszechniania u nas w kraju, bo tam panuje niewyobrażalna bieda. Niewyobrażalna bieda, tam brakuje wody. Niektórzy myślą, chodząc do tej pomocy po europejsku, że to jest jakaś inwestycja w dziecko i tak dalej. A to jest po prostu chodziło o przeżycie tego dziecka. Nasze społeczeństwo z całą pewnością nie wie, co tam się dzieje. Także ci pionierzy, którzy pojechali po raz pierwszy zobaczyć swoje dzieci, dokonali bardzo ważnego, wykonali bardzo ważne zadanie, które po prostu będzie podstawą do rozwijania tych kontaktów z tymi dziećmi, które to niewyobrażalnie pełne ciepła i szczęścia i wdzięczności do swoich rodziców. I wydaje mi się, że nasza rola polega na tym, żeby to im pomóc w tym, w realizacji marzeń. Tam jest taka idea, że dba się o całościowy rozwój tego dziecka, a więc nie tylko o dobro jego materialne, nie tylko o dobro jego intelektualne, ale dobro duchowe.
Zakryli. Tuneza. Mój zaraz, mój zaraz. Lewo ulicy łapa rewagin. Czy butaka fajna, kitu łapa. Wajdzija łapa, ale i soma. Nie była fajna, nie była fajna. Mama, a tu była nana, ja nie musiała pan mikro, a tu była nana, fajna i... Mungu wapatie mapendo hayo ili wajue kazi wanayofanya sio kazi yao, kazi ya kuumba wao. E Bwana, utusikilize. Bye.
kama siku moja wapate dawa au chakula wanakufa pale pale wale watoto.